Cześć i powitam serdecznie, Kasper mi z tej strony oczywiście dla Fansportu, a z nami nie kto inny, tylko TD Jaca. Siema. Z własnym mikrofonem. No właśnie, co tu się dzieje? TDF Info. Redakcja sportowa TDF Info. Pracujemy tutaj, zbieramy materiał. Jakim teraz sportem się zajmujesz? Rozumiem, że free fighty i MMA po prostu. Okay, z free fightów najbardziej mnie interesują konferencje. Walki są tylko dodatkiem i niezbyt mnie interesują. Jak z polityką? Bo widziałem, że ostatnio dużo polityki, dużo sportu. Powiem ci, że rozszerzyłeś swoją działalność. Sport, polityka, muzyka, wszystkie zainteresowania naraz. Piękna rzecz. To się wszystko łączy ze sobą. Od kiedy się interesujesz? W ogóle oglądałeś kiedykolwiek pay-per-view swoje MMA, tak szczerze? Kupiłeś? Nie kupiłem, natomiast wielu moich kolegów kupowało mnie w studiu, więc... I oglądałeś? Tą drogą doszedłem do tego, że tu jestem. Co myślisz? W ogóle tego świata, nie? Jesteś trochę zdziwiony, że oni wyprzedają taką Tauro Arenę, kurczę, w Krakowie przez 5 lat, bo mi się wydaje, że to jest ogromny sukces zrobić taki wynik. Jakby teraz to już nikogo nie dziwi chyba, no wiesz, to jest... Umówmy się, z etapu bycia free fightami do tego, co jest teraz, minęło wiele, wiele stopni i to jest zupełnie co innego. No, ci, którzy byli freakami na początku i są cały czas w tej organizacji na przykład, dziś można powiedzieć, że są prawie sportowcami już, nie? No tak, tak, to się wszystko pozmieniało. Wiesz, to już nie ma tego elementu machania łapami i nietrafiania, tylko to oni bardziej ćwiczą i tak dalej, nie? Więc... Oni się profesjonalizują, to i organizacja się profesjonalizuje i profesjonalizuje się cała ta, wiesz, otoczka tego, nie? Mamy na... Co jest tutaj? Kiedyś był baner z folii, potem była pleksa, teraz masz to, a tam jest, wiesz, a tam jest ledowa ściana, nie? Rozwinęli się, krótko mówiąc, i to mocno. Dokładnie, dlatego mówię, na Fame 25 będzie holograficzny ekran. A nie martwi się trochę tak, z czystej ciekawości zapytam, że... Ten taki prawdziwy sport, że sport został trochę zepchnięty na drugą, wiesz, stronę medalu, bo Mordo. Oni by w życiu nie sprzedali takiej Mordo. Hali. Mnie to zupełnie nie martwi, ponieważ nigdy w życiu mnie sport nie interesował. Okay. Piłka nożna, wiesz, wyścigi, nie interesuje mnie to, zupełnie nie mam zajawki. Walki jakiekolwiek też mnie nie interesowały, więc interesuje mnie to, co jest pomiędzy walkami. Sport mnie zupełnie nie interesuje. Ale sport ja mogę sobie uprawiać, a nie wiem. Jazda na rowerze, rozumiem. Jazda na rowerze, dokładnie. Ale tutaj się nie zobaczymy w klatce nigdy, nie ma takiej opcji. Po pierwsze dlatego, że tutaj, Mordo, rządzą emocje, a ja nie mam złych emocji do ludzi. Poza jednym człowiekiem, który nie może walczyć. Kto? No kto, no domyśl się. Widzowie fan sportu. Są inteligentnymi ludźmi i na pewno się domyślą. Okej, okay. Czyli nie masz swojego wymarzonego przeciwnika, ale... Ja nie mam w ogóle wymarzonego, nie możemy mówić o marzeniach. Ja mówię, że był jeden potencjalny przeciwnik, z którym miałem złe emocje. I to wszystko. I on nie będzie walczył, więc ja też nie będę walczył, bo tu trzeba mieć złe emocje, do kogo mam mieć złe emocje? Powiem tylko jedno, Poznań. Miasto Doznań. No dobra, zgadłem tutaj. Słyszałem, słuchaj, jak u kumpla tutaj naszego gadałeś o Mariannie Schreiber i o jej nie, mężu. Bo gadaliśmy o tym, jakie zestawienie, wiesz, polityczne byłoby takie mocne. No ty w ogóle mocne. Teraz w tym kontekście. Znaczy, wiesz, ja się po prostu interesuję, no więc to, że zacząłem to ujawniać, wiele osób zaszokowało. Ale interesuję się tym nie od dziś. W każdym razie gadaliśmy o tym, że takie połączenie świata free fightów i świata polityki to byłaby walka 2-2. Marianna Schreiber z mężem. Brzmi szalonie. Z mężem versus Biedroń ze Śmiszkiem. O takie rzeczy? No. Dobra, to kto by był faworytem tutaj? No, według ciebie. Marianna teraz trochę podrobiła się, no, powiem ci. Myślę, że konserwatywne podejście u tej by wygrało. Powiem ci, że ja nie wiem, czy ona sama we trzech by wszystkich nawaliła. Prawica, prawactwo, a nie lewactwo. Ja myślę, że ona sama we trzech by tutaj pozamiatała ich wszystkich. No i kwestia, kto jest mężem w tym drugim układzie. No tak, tutaj nie wiem, ja aż tak nie znam tych koneksji. Ja też nie wiem i nie zamierzam tego wiedzieć. Słuchaj, Jaca, jak już gadamy o takich sprawach poważniejszych, co myślisz o tej, jak mówisz o polityce i w ogóle, co myślisz o tej sytuacji? Bardzo poważne sprawy. Tak, no stary, no trochę zajawki, trochę wiesz, trochę poważnych spraw. O akcji z Wąsikiem i drugim panem, który został uniewinniony przez naszego prezydenta Andrzeja Dudę. Czy uważasz, że to jest dobra decyzja, czy zła decyzja? Ja nie lubię mieszać polityki i sportu, ale dzisiaj mam taką sytuację, że jesteś tego TDF Indo, trzymał mnie zapytać. Decyzja jest ułaskawienie? Tak, tych pan, bo wiesz, że to ma... Uważam, że nie jest dobrą decyzją, ale w ten sposób, że są ułaskawieni i przebywają na wolności, może w łatwiejszy sposób będą w stanie dotrzeć przed komisję, które będą ich przesłuchiwać w kolejnych kwestiach, które być może w przyszłości doprowadzą ich w te same miejsce. No. Z tego, co można słyszeć, są ku temu jakieś
powody. Nie? Dobra, przejdźmy do fajniejszych rzeczy. Muzyka. Dwóch dzisiaj raperów, Joseph Bratan i Filipek, no, będą się bili w turnieju. Jak myślisz, który dalej zajdzie, albo może inaczej? Którego bardziej cenisz jako rapera, jako muzyka? Słuchaj, czy w ogóle nie będę oceniał ich muzyki, bo jej nie znam. Okej, właśnie o to chciałem spytać w ogóle. Natomiast Filipek jest walecznym gościem, ale Józef... Mały, ale wariat. Ale Józef jest chyba lepszym zawodnikiem, żeby to wygrać. Nie? No jest taki większy przede wszystkim. No jest po prostu większy, tak, no, dokładnie. No, tak, mijałem się przed chwilą z Filipkiem, a Józef no, jest większy. Ostatnie pytania, żeby ci już tutaj nie mordować. Słuchaj, żyjemy w czasach, jakich żyjemy. Muzyka też się bardzo mocno zmienia. Ten hip-hop polski się zmienia. Trzech twórców dzisiaj jesteś w stanie wymienić, nie takich młodych... Serio? Nic? Nic w ogóle? Ogarniam, kto jest kto, ale tak, żeby przesłuchać cały album, to nie. A jeszcze coś działasz w tym kierunku? Myślisz, że jeszcze masz takie... Ja? No tak, cały czas mi się wydaje, że u Sirmicha siedzisz, jeszcze czy już nie? Poczekaj, ty chyba nie znasz świata. No. Sirmichu ma swoje studio. Tak, byłem tam. No ale... I ty masz swoje. Nie, to w którym byłeś, to jest moje. To no, wielkie, no, to jest taką kafelki no, takie, tak czarno-białe. Ja, Michu ma teraz swoje studio. Okej, wszystko mi się pokręci. Ale czasami jest u nas w studiu i miksuje moją płytę. Mordo, działam, no od października do teraz 26 kawałków, to chyba coś działam, nie? Tak, widziałem cię pod Pałacem Kultury na koncerciku na otwartej przestrzeni. Było jeszcze na koniec wakacji. Tak, no ale powiem ci, że to było, mordo, to stare, ale jary, no. Jeszcze tam, wiesz, jeszcze ciągniesz. Ale widzę, ty nie ogarniasz świata hip-hop. Nie, no siedzę troszkę w tym, no. Ja nie ogarniam sportu, to żaden wstyd. No, a ja troszeczkę hip-hop, nie tak jak ty, wiadomo. No. Strasznie krzyczą. Tak, wiem, my troszkę lepiej gadamy. Tak zawsze ty krzyczą? Tak, no wiesz, emocje, nie? Sport, emocje, no dlatego nie wiem. Przecież w polityce też krzyczą cały czas. Ale wiesz, ja obcuję tam bardziej z ludźmi, którzy bronią po prostu wolności mediów i demokracji. To starsi ludzie, oni nie są tacy, wiesz, agresywni. Dobra, Jacek, nie, już dzięki bardzo za wywiad, trzymaj się. A masz faworyta do zwycięstwa w turnieju o półtora bańki? Kurde, no, Polak albo Ferrari. Okej, jeden z tych dwóch. Jeden z tych dwóch, tak bym obstawił. No i tym pięknym akcentem kończymy. Zobaczymy. Wielkie dzięki. Dziękuję bardzo.